Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, Czym się macie przyodziać? Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli. Co będziemy pili, czym będziemy się przeodziewali, bo o to wszystko Poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Święty Augustyn powiedział, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. To należy tak rozumieć, że tylko Bóg jest naszym Panem. Bo jeżeli jest Bóg i coś na drugim miejscu, co też jest naszym Panem, to wtedy rzeczywiście zaczyna być jakieś rozwoje niejaśni. I może się okazać, że tylko w deklaracjach Bóg jest naszym Panem, a prawdziwym Panem o to, co się najbardziej troszczę, o co się martwię, to jest niezwiązane z Panem Bogiem. Troski łuda bogactw, troski doczesne mogą zagłuszyć Słowo Boże. Pan Jezus dzisiaj mówi: troszcie się najpierw o Królestwo Boże. Na czym polega troska o Królestwo Boże? O to, żeby Bóg rzeczywiście był moim jedynym Panem. Jedynym Panem i Zbawicielem. Żeby całe życie moje opierało się na Nim, nie na moich własnych pomysłach. I żeby nie wynosił mnie jakiś ogrom objawień, pychy. Żeby ta pycha nie wynosiła. Żebyśmy się nie czuli tacy silni, mocni. Czasem Pan Bóg dopuszcza, jak w życiu świętego Pawła. Rodzaj... Jakiegoś ościenia, coś co nas poniża. I święty Paweł nawet chciał, żeby Pan Bóg mu to zabrał, ale Pan Jezus mu powiedział: Nie, wystarczy ci mojej łaski. Moc, w słabości się doskonali. Im bardziej jesteś słaby, tym większa moc to, moja tobie będzie towarzyszyła. Im bardziej będziesz mnie potrzebował, tym bardziej cię obdaruję swoją łaską. I dzisiaj, kiedy tak patrzymy na Pana Jezusa, który mówi do nas żeby starać się naprzód o Królestwo Boże, to starać się o jego moc, o jego łaskę. Królestwo Boże to jest pokonywanie Królestwa Szatana, to jest yy, zwyciężanie w sobie, zła, grzechu, yy, tego wszystkiego, co demon podpowiada. Dzisiejszy patron możemy wspominać, świętego Tomasza Morusa, Tomasz Mor Piękna postać z czasów, kiedy Henryk VIII wprowadzał, zakładał swój własny kościół. Święty Tomasz, patron dobrego humoru, nie brał siebie na poważnie. Brał pana Boga na poważnie. Jemu służył jako ministrant, jemu śpiewał na chwałę, śpiewając w chórze. Całe życie oddał pod panowanie Boga, żeby uwielbić Boga całym swoim życiem i swoją śmiercią również, kiedy szedł żeby Kat go miał zabić, z, z, ściąć jego głowę, to prosił Kata, żeby mu pomógł wejść na szafot. Mówi, pomóż mi wejść na szafot, z powrotem dam sobie sam radę. Potrafi jeszcze żartować. Więcej na jego temat w dołączonym filmie. E, właśnie o rozważaniach skarbach Kościoła. To wielki skarb Kościoła. Gdzie jest nasze serce, tam będzie nasz skarb, a gdzie jest nasz skarb, tam jest nasze serce. Te wszystkie troski, kłopoty, które nam towarzyszą, to co mamy jeść, co mamy pić, powinny być oddawane w ręce Boga a jednocześnie też z drugiej strony, Pan Bóg zaprasza nas do uczciwej pracy, ponieważ przez pracę, przez pewien wysiłek też służymy Panu Bogu i braciom, możemy innym pomóc. Natomiast ktoś, kto chce się lenić, nic nie robić, mówi Panie Boże, Tobie zaufałem, nic teraz nie będę robił, bo przecież Ty nie będziesz teraz się mną opiekował. To jest grzech lenistwa po prostu. Nie możemy ulegać lenistwu, a jednocześnie też nie możemy popadać w jakąś straszną rozpacz czy troskę, która powoduje, że no po prostu nie mamy w sercu pokoju. Święty Ignacy Loyola mówił Żebyśmy tak pracowali, tak działali, jakby wszystko zależało od nas, ale ufali, zawierzali Bogu, tak jakby wszystko, tak bo, ponieważ tak naprawdę wszystko zależy od Pana Boga. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ta moc naszej słabości się doskonali, ta moc Boża, to błogosławieństwo, abyśmy naprawdę całym swoim życiem służyli jedynemu Panu, Jezusowi Chrystusowi Pan z wami. Niech was błogosławi strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.